Siemano, kochani, tęskniłem za wami. Naprawdę, ponieważ nie nagrywałem jakiś czas, ponieważ byłem na wakacjach. Pięknym polskim morzem, gdzie dupa mi do dna Bałtyku przymarzała. Ale pływałem. Z tego też i powodu jestem trochę opalony, mniej blady niż zwykle. Mniej nieżywy niż zwykle. Więc nie mam psychy na jakieś chore gówna typu szpital, szkoła, kuchenne rewolucje. Zacznijmy na spokojnie z tym, co znamy. I będzie to na ratunek 112. A ten odcinek jest oczywiście strasznie zły. Dzisiaj prawdopodobnie najlepsza scena rozmowy z młodym człowiekiem, jaką widzieliście w swoim życiu. Nie zaczepiaj nauczycieli, tylko się bierz za naukę. Pan tak serio? Nie wymarzę ci ocen z dziennika. Jeśli się nie poprawisz, nie zdasz u mnie. Co za złomas z pana? Słucham? Co przed chwilą powiedziałeś? Głupi złamas. Pieprz ciebie i twoją głupią matmę. Ja muszę zdać. Nie zamierzam się uczyć matmy. Wpiszesz mi to zaliczenie i koniec, rozumiesz? Tak, uczeń grozi nauczycielowi, ponieważ dostał jedynkę. Pomogłeś być ty. Ale mam nadzieję, że zdałeś i te wakacje masz wesołe, radosne, spędzasz wolny czas, a nie uczysz się na poprawkę. Nie ma nic z tym złego, ale mam nadzieję, że jednak nie uczysz się na poprawkę, tylko bo nie masz prawki. No dobra, kochani, czas rozpocząć tą przygodę waszej ulubionej serii Ciumka i Loczki. Co to? To są pudła! Mam remont, więc wybaczcie za wygląd tego studia, muszę naprawić mieszkanie. Wy za to musicie naprawić swój błąd, czyli subskrybować ten kanał, ale również kanał Twitch Naruciaka, gdzie ten streamuje w każdy wtorek, środa i czwartek o godzinie 18:00. I wszyscy się tam dobrze bawią, a ciebie tam nie ma, więc idź tam. Link w opisie. Teraz chodźcie do odcinka. 35-letni Michał Studziński od kilku lat pracował w liceum ekonomicznym jako nauczyciel matematyki. Niedawno dostał kredyt hipoteczny i kupił niewielkie mieszkanie w starej kamienicy, oddalonej o kilkanaście kilometrów od szkoły. Okej. A czemu nam mówisz o tej kamienicy, że istnieje taka... Jaki dziwny rodzaj chwalenia się! Wow! Kupił kamienicę! Wow! Będę się bardzo śmiał, jeżeli to będzie po prostu out of context. Po prostu powiedział, on wziął kredyt, ma mieszkanie. I tyle, i po prostu mamy taką informację. Tego dnia pod szkołą zaczepił go 18-letni Patryk Michalak. Proszę pana, panie Studziński. Patryk, spieszę się, porozmawiamy jutro na przerwie. Moja matka dostała zaproszenie do dyrektora. Niech się pan zlituje, co ja jej teraz powiem? No fajnie, że ma zaproszenie, myślą o niej. O co cię prosił dyrektor? Jeżeli ona się dowie, że jestem zagrożony, nie da mi żyć. Niechże się pan zlituje. Patryk był w klasie maturalnej, a mimo to nie uczył się. Z matematyki miał same jedynki. Czy to dobrze, że ten chłopiec się bardziej boi swojej mamy niż nauczyciela, więc podbiada nauczyciela i mówi: wiesz co, dostałem jedynkę, ale nie chcę jedynki. Więc naturalna kolej rzeczy była taka, że wpisałem mu zagrożenie na półrocze. Spieszyłem się na autobus, więc chciałem jak najszybciej zakończyć rozmowę ze swoim uczniem. Jak bardzo trzeba mieć p***ane, żeby dostać jedynkę, lub jak bardzo pecha mieć trzeba, żeby dostać jedynkę na koniec. Gdzie są rodzice? Gdzie są rodzice? Ja w życiu nie miałem zagrożenia jedynki. Ba, miałem zagrożenie trójki. Jak miałem zagrożenie trójki, to moja mama takie: siedzisz tutaj, nigdzie nie wychodzisz. Mamo, ale trójka to jest dostateczna ocena, dostatecznie się nauczy. Dostatecznie to będziesz mywał naczynia przez całe życie. Siedzisz na dupie, się poprawiasz. Właśnie dochodzę do wniosku, że ja też bardziej się bałem mojej mamy niż nauczyciel. Stąd dobry ocen. I rodzice muszą wiedzieć, że jesteś zagrożony. Z tymi ocenami nie przystąpisz do matury. Jak chcesz sobie pomóc, to nie zaczepiaj nauczycieli, tylko się bierz za naukę. Pan tak serio? Nie wymarzę ci ocen z dziennika. Jeśli się nie poprawisz, nie zdasz u mnie. Co za złomas z pana? Słucham? Co przed chwilą powiedziałeś? Czy ty nazwałeś kogoś złamasem? Kto tak mówi? To jest nowy odcinek na Ratunek 112. Kto nazywa drugą osobę złamasem? Głupi złamas. Pieprz ciebie i twoją głupią matmę. Ja muszę zdać do... Matmę czy matkę? Nie wiem, jak bardzo żartujemy na wyzywanie. Byłem przekonany, że Patryk mnie zaatakuje. Nie mogłem wdać się w szarpaninę z uczniem na ulicy pod szkołą, w której pracowałem. Nie martwcie się, czaszka jest twarda, walcie głową, nie ma sensu pięścią. Szybciej se zwichniesz palce, uderzając kogoś z pięść. Czemu ja wam daję poradę, jak bić ludzi? Nie bijcie ludzi, nie bijemy ludzi. Ja nie promuję tego, ja tylko tu siedzę. Ja nic tu nie robię. Nie, ja tylko stoję, nie siedzę. I zaraz się nie uspokoisz, dzwonię po policję. Serio? Policja?
Tylko na tyle cię stać, w klasie jesteś większy kozak. Posłuchaj, nie jesteśmy kolegami. Taka muzyka w ogóle, jaki grzmot, jaka tu jest dramaturgia. Nie powiem, uczeń trochę czadnie, że tak datuje, mówi. Ale teraz trochę głupi. Nie, dobra, jednak bardziej głupi, zmieniam zdanie, jednak nie czadnie. Żebyś mówił mi na ty, a tym bardziej mnie pouczał. Jeżeli zaraz się stąd nie zabierzesz, to pożałujesz. Cienie. Nie zamierzam się uczyć matmy. Wpiszesz mi to zaliczenie i koniec, rozumiesz? Wow, okej. Okej, młodzieńcze. Nie będę się uczył matematyki! Nie będę się uczył matematyki! Nie zamierzam nic osiągać w życiu, więc nie będę musiał użyć swoich pieniędzy. Po co mi matematyka? Michał starał się zapomnieć o nagannym zachowaniu ucznia, ale kilka dni później, po powrocie z pracy, zobaczył na drzwiach swojego mieszkania obraźliwe napisy. Obraźliwe napisy. Rzeczywiście są... no ja bym nie chciał takich mieć... obrazów namalowanych. Domofon przy drzwiach wejściowych był zepsuty, więc każdy bez najmniejszego problemu mógł wejść do kamienicy. Domyślałem się, że napisy na drzwiach były dziełem Patryka. Potrzebowałem tylko dowodów. Cześć, sąsiadka. Czy ty widziałaś jakichś obcych kręcących się po naszej klatce schodowej? Ktoś zniszczył mi drzwi. Cześć! Czy ty jesteś sąsiadką? Nie, nikogo nie widziałam. Ale ten napis to chyba nie może być nikt od nas, żaden sąsiad. W końcu w tej kamienicy nie mamy dzieci, mamy same stare baby. Podejrzewam swojego ucznia. Ma za mną napięku i chce się odgryźć. Lepiej szybko to zatrzyj, bo sąsiedzi mogą sobie pomyśleć, że to prawda. A co ty zwariowałaś? Wiesz, jacy są ludzie. Jak chcesz, to ci pomogę. Mam jakieś środki do drewna, tylko nie wiem, co to jest. Jakaś farba? A co innego? Śluzrze ślimaka? Nie. Sam to wyczyszczę, ale jak zobaczysz jakichś nastolatków kręcących się z innego osiedla, to daj mi znać. Jasne. Ach, dzisiaj już nikt nie szanuje nauczycieli. To jest chyba prawda? Słowa mojej sąsiadki Ani podziałały na mnie jak kubeł zimnej wody. Zacząłem się obawiać, że z ofiary mogę stać się podejrzanym. Chyba nie ma nic gorszego dla osoby pracującej z młodzieżą, jak podejrzenia o pedofilię. Musiałem coś z tym zrobić. Potrzebowałem pomocy. Ty rzeczywiście nie mogę wymyślić nic mocniejszego. I co on taki przy dzieciach? Tego dnia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego swój dyżur pełnił operator Jakub Grzybowski, który przyjął zgłoszenie Michała. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, operator numer 9. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, chciałem zgłosić włamanie. To znaczy nie włamanie, tylko zniszczenie mienia. Jak się pan nazywa? Michał Studziński. Ktoś zniszczył mi drzwi do mieszkania. Rozumiem. Proszę powiedzieć, czy doszło do włamania? Nie, chodzi o napisy. Ktoś mnie obraża. Myślę, że chodzi o ucznia ze szkoły, w której pracuję. Czekaj, zadzwoniłeś na policję, bo masz napisy, bo ktoś cię obraża. Ja tak miewam. On tak w komentarzach czasami. Ja muszę zacząć pozywać swoich widzów. Może to jest jakiś sposób na zarabianie pieniędzy. Tak bym się nachodził do sądu, ale to mogła być moja nowa praca. Bym, nie wiem, może tak robią się adwokaci, bo chodzą dużo do sądu. Byłbym własnym adwokatem, bym zarabiał pieniądze na ludziach, którzy mnie wyzywają w internecie. Proszę pana, w takich sytuacjach sprawą powinna zająć się policja. Numer alarmowy nie powinien być blokowany. Czy mam panu podać adres i numer najbliższej komendy? Nie, nie musi pan. Przepraszam, że zadzwoniłem, myślałem, że tak trzeba. Poniosły mnie nerwy. No, się zesrałeś. Jak dzwonisz na policję, stary, i naprawdę zależy na tym, że przyjechali, to musisz podkręcić zawsze historię, nie? Mówisz takie, namalowali mi coś na drzwiach i nasrali, ale już posprzątałem. Ale klamka mi odpadła z drugiej strony w środku, więc jest włamanie. I stary, potem to robisz, nie? W sensie srasz sobie pod drzwi i tak dalej. Rozumiem. Jeśli pana mienie zostało zniszczone, proszę zgłosić się na policję. Na pewno panu pomogą. Tak zrobię, dziękuję i jeszcze raz przepraszam. Co zmęczony życiem człowiek, weź mu daj spokój, weź do niego nie dzwoń. Po rozmowie z operatorem zastanawiałem się, czy jest sens iść na policję. Bałem się, że to zbyt błaha sprawa i mnie wyśmieją. Poza tym nie miałem żadnych dowodów, że to Patryk wymalował mi drzwi. Michał postanowił szybko usunąć obraźliwe napisy na drzwiach. W trakcie czyszczenia na klatce schodowej pojawił się jego uczeń i z telefonem w ręku zaczął robić zdjęcia nauczycielowi. Patryk? Naprawdę, stary, z fleszem? Gąsie, frajer, szmaciarz! Tym razem przesadziłeś, przegiąłeś, odpowiesz za to, rozumiesz? Bacie! To jest w ogóle, on po prostu podchodzi do niego i go wyzywa cały czas. Porozmawiasz sobie z dyrektorem, gówniarzu. Miałem dość tego chłopaka. Nie chciałem mu robić problemów na policji,
ale postanowiłem zgłosić sprawę niezwłocznie do dyrekcji szkoły. Patryk musiał zostać ukarany. Co ty żeś za strategię wymyślił pod scenariusz, że nie będę mu robił kłopotu, nie będę go brał na policję? Przynajmniej w naszej szkole. Miałem nadzieję, że po kolejnej rozmowie z dyrektorem odpuści i przestanie mścić się za swoje nieuctwo. Po interwencji Michała, dyrektor szkoły zdecydował się obniżyć Patrykowi ocenę z zachowania. Fajnie, dostał karę. Co to jest za poop brain, żeby się wyżywać nauczyciela zamiast się nauczyć? W sensie, gdybym jego zdanie miało zależeć od ilości wyzwisk od nauczyciela, to pewnie by zdał. Kilka dni później nauczyciel na przystanku spotkał swoją sąsiadkę, Annę. Cześć, sąsiadka. Ty też do pracy, czy masz coś do załatwienia w mieście? Tak, do pracy niestety. Nienawidzę tej poczty. Ale jak sobie pomyślę, co ty przychodzisz u siebie w szkole, to chyba wcale nie mam tak najgorzej. Wiesz, ja lubię uczyć, czuję misję. Ten Patryk, co wymalował mi drzwi, też chyba trochę zmądrzał, bo wziął się za poprawianie ocen. Akurat rozmawiałem z kilkoma nauczycielami w swoim życiu i bardzo często właśnie słyszę, że mają misję i jak ja im zadaję pytania dalej, to mi tłumaczą, jak po prostu im sprawia satysfakcję, kiedy widzą, że ich uczeń się czegoś nauczył, że się rozwija jako człowiek i że oni mogą być częścią tego i tak naprawdę dodać komuś takiego wiatru w żagle w danym kierunku życia. Ale potem mam takie stare, ale to są kurwa dzieci. Naprawdę nienawidzić dzieci? Da się ich nim nienawidzić? Chcesz powiedzieć mi, że patrzysz na takie dziecko i nie masz ochoty go tak kopnąć w głowę? Naprawdę? Da się tak? Oczywiście każdy nauczyciel mówi mi, że Jezu, codziennie mają sny, marzenia o tym, jak kopią dzieci, ale no kurwa, za to jest kryminał. Jesteś tego pewien? Nie zaczepia mnie, drzwi są czyste, jest okej. Wchodziłeś ostatnio w internet? Na portale społecznościowe? Nie no, co ty, ja nie używam tego, a coś tam jest o mnie? No, całkiem sporo. I to nie są przyjemne rzeczy. Zamarłem, gdy zobaczyłem to, co pokazała mi Anna. W internecie były moje zdjęcia, robione z ukrycia, a pod nimi informacje, że byłem karany za p***nie i że wykorzystywałem swoich uczniów. Pod zdjęciami pojawiły się też komentarze, których nawet nie zacytuję. Bo nie istnieją! Zacznij od tego, żeby skasować wpis na swój temat. Przecież tak nie może być. Pójdę z tym do dyrektora, musi w końcu zrobić porządek z tym Patrykiem. Dyrektor wszystko ogarnie, ojciec chrzestny nauczycieli. Nieważne, czy jesteś facet czy baba jako nauczyciel, to mówisz tak jak w domu. Jak wróci ojciec na chatę, to wtedy sobie z nim porozmawiasz. Tylko w szkole jest dyrektor. Patryk oczywiście wyparł się opublikowania materiałów w internecie. Dyrektor zwrócił się do moderatorów stron internetowych o usunięcie tych wpisów i dał Patrykowi tydzień na przyznanie się do winy. Później sprawa miała trafić na policję. O co chodzi? Co to za myślenie w zasadzie? Jak przez tydzień się nie ogarniesz, to już na pewno dzwonimy na policję. Już 3 razy tak grozicie palcem. Ja bym też was nie był na poważnie, dalej bym ciebie wyzywał od... złamasów! Ojojoj, bał! Adam, czy ty powiedziałeś złamas za tego człowieka? Jak tak można? Złamasz! W ogóle najbardziej to lubię, jak są te wszystkie FMMA i tam są tacy profilniocy i oni się wyzywają i tam, wiecie, padają najgorsze wyzwiska, nie? Oni mówią, wiecie, głupi, debil, idiota i już mocniejsze. I jest wszystko w porządku, aż któryś z nich powie: jesteś frajerem! Co?! Co powiedziałeś? Te wszystkie wyzwiska to rozumiem, ale nie jestem frajerem i konfidentem! To nie, to teraz to zgon! Teraz to zgon! Znajdę cię na ulicy! Nie, bo ja cię znajdę na ulicy! Patryk w trakcie kolejnej rozmowy z dyrektorem nie przyznał się do opublikowania oszczerstw pod adresem nauczyciela. Po zgłoszeniu przez Michała sprawy na policji zostało wszczęte dochodzenie. Kilka dni później nauczyciel, wracając do domu, został zaczepiony przez osiedlowych chuliganów. Nienawidzę takich momentów, co krzywdzą dzieci. Trzymaj browara. Próbowałem się wytłumaczyć. Co to było? Jak on długo ładował skilla w ogóle? Potrzymaj mi browara. Zrobił tak, zamachnął się. Jak ty tego nie uniknąłeś? Przekonać ich, że to pomyłka, ale zanim się odezwałem, dostałem pierwszy cios. Ja bym zdążył pójść kupić kubusia i wrócić w momencie, w którym on ładował tego skilla. Zaczęli mnie we dwóch i bili, dopóki nie upadłem na ziemię. To był jakiś koszmar. Marzyłem tylko, żeby dojść do domu. Nie chciałem, żeby któryś z sąsiadów zobaczył mnie w tym stanie. Wstydziłem się, że zostałem pobity na ulicy. Stary, przynajmniej cię nie pobił bezdomny. Niektórzy mają tak
takie historie. Szli, było okej, życie jak na co dzień. Przyszedł bezdomny, wywalił mu lepę. Wziął mu portfel i sobie poszedł i... To jest chyba gorsze? Nie wiem? Michał z trudem dotarł do swojej kamienicy. Wchodząc do bramy, poczuł się gorzej i nie był w stanie ustać na nogach. Wiedziałem, że działo się ze mną coś złego i musiałem zadzwonić po pomoc. Michał, czując, że jego życie jest zagrożone, zadzwonił pod numer alarmowy 112. A tam koleś mu powie, gdzie jest najbliższa komenda. No i przychodnia przy okazji. Tego dnia w centrum powiadamiania ratunkowego swój dyżur pełniła operatorka Olga Adamczyk, która przyjęła zgłoszenie. Centrum powiadamiania ratunkowego, operator numer 21, w czym mogę pomóc? Chciałem wezwać pogotowie. Jestem na parterze w klatce. Co się panu stało? Pobili mnie. Rozumiem. Proszę powiedzieć, jak się pan nazywa? Michał. Studziński. Uczę w szkole. Proszę podać dokładny adres, na który mam wysłać pogotowie. Michał Studziński. On mieszka pod swoim imieniem i nazwiskiem. Jakie to byłoby w ogóle mocne, gdybyś mieszkał pod swoim imieniem i nazwiskiem. Jak masz na imię? Marek Dupala. I gdzie mieszkasz? Na Markach Dupala. Trzy. Wow, chcesz powiedzieć, że jest trzech Marków Dupali na twoim adresie? Tak, ale mój adres również to jest Stefan Małoręki. Co? Ile jest Stefanów z małą ilością rąk? Pięć. Pięć jest Stefanów Małorękich tutaj. Nie mamy przewagi jako dupale. Czekaj, bo dobrze to idzie. Kto jeszcze tam mieszka? Figuś. York. Dwa figusie. Dobra, rozumiem. Panie Michale, adres osiedla, pana bloku. Skąd pan dzwoni? Halo? Halo, czy słyszy mnie pan? Halo? Jest tam ktoś? Podejrzewałam, że mój rozmówca stracił przytomność. Nadal nie miałam adresu, z którego dzwonił. Mogłam namierzyć jego telefon komórkowy, ale otrzymałabym współrzędne sektora logowania do sieci. Nazwę ulicy, a nie konkretny numer bloku. Halo, panie Michale, proszę się odezwać. Halo, jest tam ktoś? Czy słyszy mnie pan? Halo, panie Studziński? Panie Michale, halo? Co się panu stało? A ten przyszedł mazać drzwi, tak jak co piątek. Miałem przyjść napisać, że jest teraz z łamasem. Ale już leży nieprzytomny pobity, cholera. Czy jest tam ktoś? Halo, czy ktoś mnie słyszy? Proszę podnieść telefon, halo, wiem, że tam ktoś jest. Halo, kto mówi? Mówi halo. Siemano! Halo, jestem operatorem numeru alarmowego 112. Pan Michał próbował wezwać pomoc. Proszę powiedzieć, co się z nim dzieje? Ktoś go chyba pobił i to porządnie, jak na moje oko nie jest. Dobrze. Czy poszkodowany oddycha? Jest pan w stanie to sprawdzić? Ocena tego człowieka! Niedobrze. Nie najlepiej. W jakim jest stanie ten człowiek? Niedobrze jest. Nie jest dobrze. A gdybyś miał tak powiedzieć od niedobrze do dobrze, to mniej więcej jest niedobrze, tak? Niedobrze jest naprawdę. Au. Słyszy pani? On żyje! Panie Michale! Panie Michale, to ja, Patryk! No jak dobrze, że akurat Patryk mnie znalazł! Super! Patryk mu pomaga, ale nagle wbija pani sąsiadka. Jakaś baba! Nie baba, tylko sąsiadka Michała! Co zrobiłeś temu człowiekowi? Ja nic! Baba! Jakaś baba! Panie Patryku, proszę na spokojnie wyjaśnić całą sytuację. Bez nerwów. To jest mój nauczyciel, ja mu tylko pomagam! Pomagasz? A ten spray to po co? To przypadek! Tak jak ostatnio. Kto mu tak te drzwi pomazał? To jest karany, Michał mógłby na ciebie napisać. Normalnie policję wandaluje. Przysłuchując się tej rozmowie, zaczęłam podejrzewać, że Patryk nie pojawił się na miejscu zdarzenia przypadkowo, a sprawie powinna przyjrzeć się policja. Skontaktowałam się z dyspozytorem, ale nie miałam zamiaru informować o tym Patryka. Jo, cię pierdziele, ale ty jesteś! Ale ty żeś to wyczaiła! Z tej strony operator numer 21 w sprawie zgłoszenia na ulicy Makowej 29. Proszę o skierowanie na miejsce patrolu prewencji. Po co ci ten patrol? Bo trzeba zadzwonić po dyrektora. No co ty? Gdyby tu dyrektor przyjechał i by mu powiedział i by było. Miałby tydzień na to, żeby się poprawić, albo inaczej to drugi dyrektor przyjedzie. Z kim ty rozmawiasz? Z pogotowiem, jakbyś nie dowierzała. Nie dowierzam, bo Michał miał ostatnio sporo kłopotów z uczniami. Ktoś wypisywał mu ohydne rzeczy na drzwiach. Wrzucał zdjęcia do internetu. Sama widziałam to obrzydliwe wpisy. Ja nie wiem. Jak ty nie wiesz o ten spray? Czemu tak o nim pisałeś?
i wrzucałeś te głupoty w internet. Czemu wydyskutuje się ten temat nad zwłokami? Przez to pełno wrogów, pewnie za to ktoś go dzisiaj pobił. Patryku, słyszę waszą rozmowę. Czy to prawda? Czy ty miałeś coś wspólnego z napisami na tych drzwiach? Chciał mnie usadzić. Miał dostać nauczkę. Taka nauczka? Nie widzisz, do czego to doprowadziło? A co jeśli on umrze? Przecież nie ja go pobiłem. A jak dostał przez gadanie, że ogląda się za dziećmi? To będzie twoja wina. Nie moja! Czemu on gada cały czas z tym telefonem? Po prostu zamrożona ręka. Dostał stuna i się mano. Patryku, uspokój się. Proszę, cały czas kontroluj stan pana Michała. Widzi pani? Ja nic nie zrobiłem. Ja pomagam. Ale spokojnie. Tutaj nikt nikogo o nic nie oskarża. To będzie twoja wina. Nie moja! Ja wstawiłem tylko zdjęcia do internetu i napisałem ten głupi komentarz. Ja nie chcę pójść siedzieć. Dla takich dzieci jak ty nie ma co się martwić więzieniem, spokojnie. Jest poprawczak! Kiedy Michał został zabrany do karetki, na miejscu pojawił się patrol policji. Dzień dobry. Starszy aspirant Pawełek. Dostaliśmy zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa. Mój sąsiad został pobity, a ten wandal oczerniał go w internecie i zdemolował mu drzwi w mieszkaniu. Czy to prawda? Pomalowałem mu drzwi, wstawiłem kilka postów w internecie, ale to miała być zemsta, głupi żart. Ja nie chciałem, żeby pan Michał trafił do szpitala. Ty jesteś pełnoletni? Tak, mam 18 lat. Dobra, pojedziesz z nami na komendę. Rodziców będziesz mógł zawiadomić, jak chcesz. Zadzwońmy, nigdy nie byłem na dołku. Naprawdę nie byłoby stroju z kostiumami lepszego kostiumu dla policji niż po prostu t-shirt z nadrukiem. Policja. Jesteśmy... policja. Widzicie taką sytuację jako sąsiad, że kogoś noszą do ambulansu, typ jest na łóżku i macie takie, Jezu, co się stało, jakaś tragedia, a oni, nie. Tylko parę dokumentów nagrywamy. Ten koleś normalnie żyje, w pełni zdrowy. Aha, okej. Okay. Zostacie go przypięliście, jakby to już były zwłoki do kostnicy. A w sumie to nie sprawdzaliśmy, czy żyje. Rzeczywiście jakoś się tak ładnie nie rusza. Dzięki nagraniom z osiedlowego monitoringu udało się ustalić sprawców pobicia Michała Studzińskiego. Byli to Łukasz S. oraz Rafał E. Po zatrzymaniu i przesłuchaniu obydwaj przyznali się do winy. Jak wy żeście go znaleźli, w odciskach stóp? O co chodzi? Klapki Kuboty były na chodniku odciśnięte i tak znaleźliście ich? Przeciwko Patrykowi Michalakowi toczyło się postępowanie w sprawie zniszczenia mienia i znieważenia Michała Studzińskiego za pomocą środków masowego komunikowania. Ale to jest fajnie, nie? Bo ten artykuł jest o 12, to nie ma taki edukacyjny materiał, jak sobie tutaj radzić za 12, a po prostu te odcinki nam idealnie pokazują, jak wadliwy jest to system, gdzie dopiero człowiekowi się pomaga, jeżeli się coś rzeczywiście wydarzy. W momencie, w którym on wyczuwa, że coś się wydarzy i ma do tego sensowne predyspozycje, to wywalone w niego, nie? No bo jeszcze przecież oddycha i jest przytomny. A przede wszystkim jeszcze żyje. My się tym zajmiemy, jak nie wiem, będzie już zgonował prawie. Nauczyciel zdecydował się wycofać zeznania przeciwko Patrykowi. Chłopak został jednak skreślony z listy uczniów liceum. Tego dnia Patryk dogonił Michała pod szkołą. Panie Michale! Proszę pana, niech pan zaczeka. Widzę, że chyba się złamałeś, co? Nie chcę więcej nieporozumień. I tak nie jesteś już uczniem mojej szkoły. Co? To ty jesteś dyrektorem od początku? To ty jesteś dyrektorem od początku? To jest twoja szkoła? Ale radzę ci poprawić oceny. W tym temacie się nic nie zmieniło, bo idą za tobą dalej, do nowej szkoły. W nowej szkole też ma jedynkę z matematyki, jak super. Poprawię, ale chciałem pana przeprosić. Moje durne żarty nie były wcale śmieszne. Mogłeś się skupić na nauce, a nie kombinować i szukać zemsty. Naprawdę przepraszam i dziękuję, że nie złożył pan przeciwko mnie zeznań na policji. Nie chciałem, żebyś przez głupotę w wieku 18 lat miał wyrok, ale zapamiętaj sobie dobrze te lekcje. Drugiej takiej szansy nie dostaniesz. Na pewno nie ode mnie. Jest pan w porządku. To ja nawaliłem. Musiałbyś znaleźć innego złamasa, stary. W innej szkole zachowam się już lepiej. Już nigdy nie naskoczę na nauczyciela. Po prostu będę się uczyć. Oby. Bo życie rzadko wybacza błędy. Zapamiętaj to sobie. Stary, możesz zasługiwać na nauczycieli, mając wiedzę. Naprawdę, możesz się tak przygotować na lekcję, że nauczyciel będzie pytał jakichś twoich ziomków, a ty będziesz odpowiadał za nich. I go to przepotężnie w kogo nie? Najłatwiej według mnie z angielskiego, nie? Naucz się po prostu dwóch czasów tam, wiesz, perfect simple i tak dalej do przodu, nie? Przed twoimi rówieśnikami. I potem jak kogoś będzie pytany, to od razu walić zdanie na łeb. I nauczycielka w
I to się nazywa zmiażdżenie nauczyciela oświaty polskiej intelektualnie, no. Dziękuję za uratowanie mi życia. Ja też byłem młody i popełniałem błędy. Dlatego nie chciałem, żeby Patryk wchodził w dorosłe życie z wyrokami. Wierzyłem, że dostał nauczkę i się zmieni. No bo to trochę taki wyrok to jest jednak dyktando na potem przyszłość, że jednak to już cię mniej więcej szufladkuje w życiu społecznym. Dlatego tak się zachowywał i był taki ostrożny z policją. Chciałbym po prostu, żebyście widzieli, że ja rozumiem, czemu wcześniej nie wzywał policji. Ale gdyby zadzwonił na policję, to on by nie musiał swoim zdrowiem zapłacić, nie? Prawdopodobnie. Internet zapewnia użytkownikom pozorną anonimowość, dlatego to właśnie w sieci najczęściej dochodzi do publikowania oszczerstw oraz pomówień, przed którymi ofiarom hejtu bardzo trudno się bronić. Należy jednak pamiętać, że zniesławienie to przestępstwo, które podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku czasu. Swoich praw osoba poszkodowana może dochodzić również na drodze cywilnej, żądając usunięcia znieważających lub zniesławiających treści, wystosowania stosownego oświadczenia, a także zapłaty określonej kwoty pieniężnej na wybrany cel społeczny. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam pięknie za ten odcinek. Fajnie było do was wrócić. Jest nowa energia, ciśniemy dalej. Również regularne streamy już z gotowym harmonogramem w końcu na Twitchu. Ale jeżeli nie macie czasu w środku tygodnia na streamy, to spokojnie, ponieważ na kanale Narszocia, który się właśnie wam tutaj wyświetla, możecie oglądać shoty z najlepszych momentów z live'a, kiedy coś oglądaliśmy i był jakiś tam commenting, czy może jakaś giereczka i się fajnie grało. Wszystko to możecie zobaczyć na Narszociaka, gdzie wrzucamy po prostu takie ładnie zmontowane shoty. Ode mnie to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj. Do zobaczenia już bardzo niedługo. Trzymajcie się, pa pa. Thank you.